Kamil Lisowski, który na poprzedniej gali Bepson Arena 4 walczył w Formule K1, pokonał wówczas Pawła Poliwoczaka ze Świdnicy. Drzwi klatki już się zamykają. Sędzia Szczepanik i dwóch zawodników. Jakub Palasik, Kamil Lisowski. Miała być walka pokazowa, ale jednak mówił trener Sławek Grabowski, że tu jednak trochę było dużo tej złej krwi, więc no panowie, niech powalczą na punkty, niech udowodnią sobie, kto jest lepszy. No to kopnięcie już wyprowadzone przez Kamila Lisowskiego, no wydawało się, że nieco na granicy przepisu. Kamil Lisowski na poprzedniej gali stoczył pojedynek kickbokserski, więc nie dziwne, że używa teraz kopnięć. Na pewno stójka jest jego mocną stroną i będzie chciał się rozegrać tę walkę w tej właśnie płaszczyźnie. Widzimy spora różnica warunków fizycznych. Teraz doskonałe kopnięcie w wykonaniu Jakuba Palasika. Oczywiście publiczność nagradza ten high kick gromkimi brawami. Pojedynek 3 razy 3 minuty, pół zawodowy, czy też amatorski, jak kto woli, tak można to nazywać. Zawodnicy mają pod rękawicami jeszcze owiki bokserskie, więc... Ale pierwsze, co rzuca się w oczy, patrząc na ten pojedynek, to na pewno zdecydowanie dłuższy zasięg ramion Kamila Lisowskiego. Korzysta z niego, pracuje tym lewym prostym. O, teraz mocny low kick. Tutaj raczej nie będzie wysokiego tempa, tak jak widzimy. Teraz świetne zejście, no. Można powiedzieć, że naprawdę książkowo zrobił to Palasi, chociaż teraz poszukał duszenia trójkątnego przez chwilę Kamil Lisowski. Niestety ta sztuka mu się nie udała, ale już przetoczenie jak najbardziej skuteczne. I ta próba gilotyny teraz, ale również nieudana. Panowie wracają do stójki, na pewno dobra wiadomość dla Kamila Lisowskiego, który kontynuuje spychanie do siatki swojego rywala. Tam szuka mocnych kopnięć. Ten low kick nie do końca celny. Ale też trzeba przyznać, że mimo że jest to walka amatorska, jedyna walka amatorska podczas dzisiejszego wieczoru, to panowie się nie oszczędzają i tutaj naprawdę tempo, jeżeli chodzi o obydwu zawodników, jak i siła wkładana w kopnięcia i ciosy, jest naprawdę imponująca. No to i obydwaj wiedzą, że tak naprawdę walczą o dominację na swoim podwórku. Teraz będzie próba duszenia gilotynowego. Tak jest, Lisowski złapał tam uchwyt, jeszcze próbuje go poprawić się używając kolan, ale odpuścił jednak swojemu przeciwnikowi. Kolejne mocne kopnięcie. Teraz Palasik trafił lewym sierpem, ale widać, jakby nie zrobiło kompletnie to wrażenia na Lisowskim. Ten kontynuuje swoje ataki w stójce. Spycha rywala do siatki, stara się go tam zamknąć. I 10 sekund do końca rundy pierwszej. To jest walka zaplanowana na 3 rundy po 3 minuty. Oczywiście w formule amatorskiej nie ma kolan na głowę. W stójce oczywiście są kolana na korpus, nie ma też łokci w parterze. I zakończyła nam się runda pierwsza bratobójczego pojedynku w walce w formule amatorskiej pomiędzy Jakubem Palasikiem a Kamilem Lisowskim. Trzeba przyznać, że bardzo walka toczona na wysokim tempie. Widać, że zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, że walka 3 razy po 3 minuty i nie ma co, nie rozkładają sił. Wkładają w każdy cios pełną siłę. Trzeba przyznać, że Jakub Palasik otrzymał kilka bardzo mocnych kopnięć i uderzeń w tej pierwszej rundzie. Zobaczymy, czy w drugiej rundzie będzie to widoczne, czy będzie dalej parł do przodu, czy jednak te ciosy spełnią swoją rolę. No musi cały czas iść do przodu, bo jest zawodnikiem niższym, więc nie ma jak kontrolować za bardzo rywala na dystans. On musi wywierać presję, musi szukać zejść, ataków pod różnymi kątami. No i zobaczymy, czy w rundzie drugiej takich ataków z jego strony się doczekamy. Cała pierwsza runda jednak przysłowiowo na wstecznym, spychany do siatki. Tam było jedno skuteczne obalenie, ale z tego też nic nie wynikło. Widać, że Lisowski kontynuuje, spycha rywala pod siatkę.
pracuje teraz tym zaczepnym, prawym, prostym. Odwrócona pozycja. Na pewno niewygodny dla Palasika. No próbuję, próbuję, tak jak zauważyłeś, ustawić go tym swoim długim prawym na lewe. Teraz doskonałe niskie kopnięcie zmienił pozycję też na chwilę również Palasik. Ale prawdopodobnie jest to przyczyną zmiany pozycji Palasika jest to, że odczuwa te kopnięcia, które w pierwszej rundzie z taką mocą wyprowadzał Listowski i kontynuuje to w drugiej rundzie. Kolejne mocne kopnięcie, które można nawet zakwalifikować do wycięcia, ponieważ znalazł się na chwilę na macie Palasik. Ale tak szybko jak na tej macie się znalazł, tak samo szybko wstał. Teraz potężny lewy i kontynuuje teraz furię ataków w wykonaniu Kamila Lisowskiego. Ciosy, ale sędzia Szczepanik przerywa ten pojedynek i Kamil Lisowski w bratobójczej walce reprezentantów Bebson Gold Team zwycięża w drugiej rundzie przez TKO na skutek kopnięcia oraz ciosów w parterze. Bardzo dobre tutaj przerwanie Grzegorza, bo nie było już sensu kontynuować tego pojedynku. Szanowni Państwo, kolejna walka. Mocne ciosy. To było starcie amatorskie. Nagrodźmy wyrobami obu wojowników. A przed nami już tylko walki zawodowe. Zapraszamy pana Grzegorza Serele Jurańska, który kończy puchar. Nie, przed nami jeszcze jedna walka amatorska. W czwartej walce zmierzą się Rafał Chapuła i Kasjan Sochański. Tam również walka 3 rundy po 3 minuty. Tak jest, jest to zmienione dosłownie w ostatniej chwili, już przed momentem ta informacja do nas dotarła. To miał być pojedynek zawodowy, jednak okazuje się, że panowie będą jeszcze walczyć jako amatorzy. Kamil Lisowski zwycięża, a za chwilę krótka rozmowa z naszym zwycięzcą.